Pielgrzymka jest aktem pokutnym, ale także błagania Pana Boga o potrzebne łaski. A Polsce, światu, bardzo potrzeba wielu łask, szczególnie głębokiej wiary i życia zgodnie z wiarą. I pielgrzymka jest okazją do tego, żeby utwierdzać się w wierze i pogłębiać też świadomość, że się jest dzieckiem Boga i bratem i siostrą dla wszystkich. To jest wielka łaska. I pielgrzymowanie jest stałą właściwie troską Kościoła, bo faktycznie my wszyscy zdążamy jako pielgrzymi do domu Ojca. A pielgrzymka jest takim symbolem naszej wędrówki przez ziemię do celu, którym jest niebo. Na ziemi natomiast wędrujemy do Kościoła, do sanktuarium, by tam spotykać się z Bogiem, który jest źródłem życia wiecznego i źródłem szczęścia wiecznego. I istotą właściwie nieba. Tam, gdzie Bóg jest, tam jest niebo. I właśnie taki cel, żeby wchodzić w klimat nadprzyrodzony, niebieski, w klimat życia Bożego.